U dzikusa tandemem przez Azję. Kochanie, czas na robaczki. Niam, niam. Jeszcze. Dobra, super. Witam was bardzo serdecznie. Witamy. Bardzo się cieszę, że tutaj dojechaliście. Dojechaliście prawie że na tandemie. Na tym tandemie przejechaliście przez całą Azję. Wyjechaliście z Wągrowca. Kiedy wyjechaliście? Wyjechaliśmy 2 kwietnia 2013 roku. A wróciliście? Wróciliśmy w tym roku. 13 piątek. Piątek 13 czerwca 2014. Czyli w podróży byliście ponad rok? Ponad rok, tak. Zawsze mówimy rok i 2 miesiące, nie 14 miesięcy, bo to jak robi się większe, tak. Jak się powie większe rok, wrażenie. To robi większe wrażenie. Większość takich tego typu podróży odbywa się na bardzo nowoczesnych rowerach. To jest w ogóle tandem, czyli rower dla dwóch osób. I ten rower może mieć ponad 40 lat. Waży 30 kg. Waży 30 kg. Ale to też między innymi przez nasze usprawnienie. Tak. Został usprawniony. Usztywniliśmy trochę ramę, żeby się czasami nie złamała, bo już to raz zrobiła. Ale nie, no mój tata konkretnie dospawał tam parę płaskowników. No i rower jest sztywniejszy, ale tak to jest nadal ten stary romet. Stary. Takie podwójne wigry. I pojechaliście na tym rowerze aż do Singapuru, jeszcze później trochę dalej. Wyjechaliśmy z Polski. W Polsce jeszcze była zima, generalnie bardzo zimno. Bardzo szybko ruszyliśmy zaraz na południe. We Lwowie mieliśmy okazję odwiedzić szkołę ukraińską, szkołę podstawową, bo jedna z koleżanek naszej koleżanki jest nauczycielką angielskiego. Mhm. W związku z czym zaprosiła nas na lekcje do szkoły. Tak, na Ukrainie generalnie ruszyliśmy prosto na południe, ponieważ no, już się zrobiło ciepło we Lwowie, ale no, bardzo chcieliśmy już być nad Morzem Czarnym. Także dojechaliśmy do Odessy. Po drodze wjechaliśmy też do Mołdawii. W Mołdawii odwiedziliśmy polską wioskę Styrcza. No oczywiście Kiszyniów, stolica. Nauczyciel języka polskiego Jarek zaprosił nas tam do siebie. Zaraz z Kiszyniowa tego samego dnia dojeżdżamy do Odessy, czyli już byliśmy nad Morzem Czarnym. Skoczyliśmy na plażę, zrobiliśmy sobie zdjęcia, jak na plaży jesteśmy rozebrani, leżymy na ręcznikach, tak naprawdę nie było tak ciepło, ale przysłaliśmy wszystkie zdjęcia. Ale zdjęcia musiały być. Zdjęcia musiały być, tak. Później przejechaliśmy na Krym. To też było taki ważny etap tej podróży, ponieważ w tej chwili to już nie jest ten sam Krym. To jeszcze był ukraiński Krym, jeszcze wysłaliśmy kartki z Jałty, gdzie mamy właśnie nasze stemple, są jeszcze Krym, Ukraina. Teraz to już jest inaczej. Jest inaczej. Historia się zmienia. Zmienia się na naszych oczach, to jest niesamowite. Na Krymie, Krym w ogóle jest fantastyczny, inne krajobrazy. W środek jest stepem, spotykamy Tatarów krymskich. Tatarzy są muzułmanami, są bardzo gościnni, zapraszają nas na obiad. Spędzamy bardzo miłe chwile z nimi. Wzdłuż południowego brzegu przejeżdżamy do Kerczy, na koniec Krymu. I stamtąd płyniemy promem do Rosji. I to jest taki moment, taki przełomowy tej wyprawy, bo już w Kerczy nas ostrzegają, że po przeprawie promowej to dalej to już jest Azja i tam dzicy ludzie mieszkają. Miejmy się na baczności. Oczywiście przesadzili bardzo grubo, ale przede wszystkim na Ukrainie jeszcze nie musieliśmy mieć żadnej wizy.
a do Rosji już musieliśmy mieć tą wizę i tak. Ale ludzie nie okazali się aż tacy dzicy. Absolutnie, bardzo, jeszcze bardzo wręcz na przyprawie promowej spotykamy młodych ludzi z plecakami, zagadujemy. Okazuje się, że są paralotnierzami, mają w tych plecakach paralotnie. Czyli mieli trzy takie ogromne plecaki, w jednym tam były jakieś ich ciuchy i dwa takie duże z paralotniami. No i bardzo, tam 20 minut na tym promie, wspólnie sobie jemy jakieś jedzonko. Za tym, już w Rosji, a po drugiej stronie, zapraszają nas na naleśniki. Więc jemy wspólnie taki jeszcze obiadek ciepły i nas chcieli ugościć po rosyjsku. Chcieli ugościć, już właśnie u siebie, powiedzieli, że oni nas chcą ugościć, jesteśmy w Rosji, czyli u nich. I ponadto zapytaliśmy ich, gdzie możemy wymienić pieniądze, bo myśleliśmy, że w ogóle tam będzie dużo albo bankomat będzie, bo mieliśmy wiadomo, ze sobą przejście kartę. Graniczne to kantor. Przejście graniczne, musi być, zazwyczaj kantory są w takich miejscach, a tymczasem nie było tam ani śladu kantoru, ani śladu bankomatu i nie mieliśmy przy sobie żadnych rubli. I oni nam dali po prostu tam w równowartość tam 20 zł, 200 rubli. Tak na początek, żebyśmy mieli, a to był wieczór, także musieliśmy po prostu zjeść jeszcze jakieś kolacje. Dwa dni później jedziemy w stronę Krasnodaru i mija nas taka zielona ładaniwa, trąbi, zatrzymuje się i wychodzą z niej właśnie ci Rosjanie, których spotkaliśmy, Konstantyn i Sveta. I się witają z nami oczywiście tam. Jak starzy znajomi. Starzy znajomi cieszą się, że nas widzą, my też się cieszymy. Akurat też jadą do Krasnodaru. Też akurat jadą do Krasnodaru, chcą tam spędzić też jakiś weekend i upierają się, że chcą nas zabrać tam tego Krasnodaru, no przecież nie będziemy jechać rowerem, nie? Jechali trzydrzwiową. Ładaniwa, wersja trzydrzwiowa, krótka. I mieli te swoje trzy gigantyczne plecaki. Z paralotniami dwoma. I do tego jeszcze w samochodzie miał się zmieścić nasz tandem z całym bagażem na rok podróży. I tak się zastanawialiśmy. I tak zawstydzeni byliśmy, nie zmieścimy się, jedźcie. No. A oni, nie, zmieścimy dawaj, się. Tu. I jakimś cudem wepchnęliśmy to wszystko, rozłożyliśmy tandem, bo w ogóle tandem jest składany. To jest składak. I właśnie i małe koła, także nawet można odkręcić koło, jest jeszcze mniejszy. Także jakimś cudem dopchnęliśmy do pełna tą niwę tam od tyłu. Po dach wręcz. Jedno miejsce pasażera z tyłu zajmował nasz tandem, taki zupełnie porozkręcany. Drugie miejsce pasażera z tyłu zajmował Olek, i siedząca na nim ja. Z przodu siedział właśnie Konstantyn, prowadził, Sveta tam prowadziła nawigację, nawigowała. Ale też coś tam miała na sobie. I ruszyliśmy. W drodze do Krasnodaru spadł gigantyczny grad i burza. Taki, że nawet ci szaleni Rosjanie stanęli, zakryli swoje okna jakimś swoją tam, szybę przed nią, bo się po prostu bali, że im pęknie szyba. To były ogromne, naprawdę wielkie, gigantyczne lodowe kule, także że mieliśmy czyli ogromne szczęście. Czyli dobrze, że was zabrali. Tak, bo to nam dosłownie na głowę spadło i no i dojeżdżamy do tego Krasnodaru. Konstantyn, nie dość, że jesteśmy przeładowani absolutnie, ledwo tam się mieścimy. Konstantyn pędzi po tym Krasnodarze z jak nadmierną prędkością. I żeby było zabawniej, nie nadąża skręcać, no bo do Sveta mówi teraz w lewo, teraz w prawo, bo odwoził nas dokładnie w miejsce, gdzie mieliśmy spać. Mamy z nimi kontakt nadal. Zapraszają, mieszkają w Samarze. W Samarze. Przejechaliśmy dalej do Republiki Kałmucji. No i Republika Kałmucji to był pierwszy nasz taki kontakt z Azją. Kontakt z Azją już, mimo że to jeszcze była Europa, ale z tą taką etniczną Azją. Tak, ale z etniczną Azją, ponieważ tam już nie mieszkają tam. Znaczy oczywiście są Rosjanie, są jednak Rosjanie, ale znaczną mniejszością są sami Kałmucy, czyli lud spokrewniony blisko z Mongołami. I oni są buddystami, to jest jedyna republika w Europie buddyjska. Istnieje tam, znaczy wybudowana niedawno w stolicy Kałmucji jest świątynia buddyjska. Największe. Wszyscy są dumni. Nawet Rosjanie. Nawet Rosjanie tam chodzą,
tak dla przyjemności. Żeby nikt nie wiedział. Poza tym to jest największa świątynia buddyjska w Europie. Także bardzo polecamy Kałmucję i stolicę przede wszystkim. Elistę. Elistę zwłaszcza dlatego, że jest zwana małymi Chinami. Rzeczywiście wystrój przypomina Chiny. Dużo pagód buddyjskich, tych charakterystycznych daszków, no takich buddyjskich generalnie elementów. No i oprócz tego, no, ludzie już są Azjatami. Z Kałmucji jechaliście nadal na wschód? Tak, z Kałmucji... Znaczy, przecięliśmy jeszcze Wołgę, deltę Wołgi. Gdzie męczyły nas meszki, i to dosyć intensywnie. Ale za rzeką Wołgą, nad rzeką Wołgą jest Astrachań. Astrachań, nie? Astrachań. To jest ważne. I za Astrachaniem zaczyna się Kazachstan. Przypominamy, że dojechaliśmy nad deltą Wołgi, czy za deltą Wołgi jest Morze Kaspijskie, przy czym z tamtej strony nie ma w ogóle dostępu do tego morza, nie da się go zobaczyć. Musieliście objechać nad Morze Kaspijskie, pojechaliście sobie pociągiem. Pociągiem, tak. Żeby zobaczyć Morze Kaspijskie, mimo że teoretycznie według mapy znajdowało się na dosłownie kilka kilometrów od drogi, którą jechaliśmy, musieliśmy odbić z miejscowości Atyrau 800 km na południe, ale zrobiliśmy to pociągiem i pojechaliśmy na plażę wykąpać w Morzu Kaspijskim, które okazało się strasznie zimne. Przepływa przez Atyrau rzeka Ural i to jest granica, umowna granica między Europą a Azją. Także tam też to też był kolejny nasz taki ważny punkt i że to pierwsze nasze kroki pierwsze kroki w Azji, nigdy wcześniej nie byliśmy tak daleko. No co prawda te pierwsze kroki w Azji w sumie szybko się skończyły, przynajmniej te rowerowe, bo wsiedliśmy w pociąg do Astany, czyli praktycznie przez cały Kazachstan, czy tam przez jego większą część, przejechaliśmy pociągiem. A tylko dlatego, że strasznie wiało. Głównie dlatego, że wiało i wiatr znacząco ogranicza naszą prędkość na rowerze. I jakbyśmy zamierzali jechać przez cały Kazachstan rowerem, to do Irkucka byśmy zajechali w środku zimy. Znaczy, gdyby nam wiało w plecy, to może nawet by było bardzo fajnie i szybko, ale tak się składa, że większość tych dni, które akurat przejechaliśmy w Kazachstanie, wiało nam w twarz. Myślę, że wolałabym jechać pionowo, no nie, ale stromo po górze, w górę niż pod wiatr, ponieważ wiem, że tą odległość mogłabym jakąś prędkością przejechać przy innych warunkach, jakąś tam wkładając taką czy inną siłę, a podczas gdy wieje wiatr w twarz, jadę dwa razy wolniej, jedziemy dwa razy wolniej i jeszcze się dwa razy więcej męczymy, także to jest po prostu bardzo, bardzo ciężko. Bo pokonywaliście takie dystanse dzienne od 50 do 100 km? Tak. Można taki przedział założyć. Założyć. Mówimy, generalnie 70 km to było takie nasze optimum, można było przejechać więcej, przy czym jeśli wiało w twarz, nie mogliśmy przekroczyć 50 km dziennie. Znaczy też co do dystansu, to mieliśmy takie założenie przed wyjazdem, żeby nasza średnia dzienna całego wyjazdu wynosiła 50 km. To wtedy będzie dobrze. Wtedy będzie dobrze i będziemy mieli czas na zwiedzanie, no i wiadomo, czas, żeby się przemieszczać tym rowerkiem. I ostatecznie, jak dojechaliśmy do Singapuru i podliczyliśmy kilometry i dni, średnia nam wyszła 50,5 km. Czyli zmieściliśmy się w normie, a wcale nie pilnowaliśmy jakby tego licznika, tylko tak po prostu wyszło. Co ciekawego zobaczyliście w Kazachstanie? Oprócz Morza Kaspijskiego, oprócz pustyni... Stepów. Stepów, ale takich, no, dosyć takich... Piaszczystych, tak. W Kazachstanie w ogóle, generalnie i też w Rosji, już w Kałmucji, podobał mi się ten step, ponieważ jest taki nietknięty ludzką ręką krajobraz. Życzę każdemu, żeby raz w życiu mógł zobaczyć step. O, step wywołuje takie uczucie, że ma się ochotę pobiec galopem przed siebie. I
Szczerze mówiąc, mnie ten step się najbardziej podobał, ale z ciekawych rzeczy odwiedziliśmy polską wioskę z Polakami, potomkami zesłańców. I to było 100 km od stolicy Kazachstanu Astany. I nazywała się, to była Kamyszenka. Mieszkańcy tej Kamyszenki bardzo się cieszyli, że przyjechaliście. No, zdecydowanie tak, zwłaszcza, że mieszkaliśmy kilka dni u proboszcza. I ten proboszcz, znaczy to była akurat niedziela, wybraliśmy się z nim na takie tournée po mszalne po kościółkach, naprawdę rozsianych po tym stepie kazachskim. Wrażenie było niesamowite, ale fajne było to, że ksiądz mówił nam o tym, że przyjechaliśmy ich odwiedzić i po mszy się jakby z nimi trochę tak witaliśmy, oni tam gratulowali, czy my się mówiliśmy, że się cieszymy, że ich widzimy. Niektórzy, albo i większość, znali język polski, niektórzy nawet bardzo dobrze, tak normalnie. Znaczy w kościołach, należy zaznaczyć, że w sumie tak w polskich kościołach były to głównie starsze panie, ale starsze panie były takie bardzo wzruszone tym. Tak, niektóre starsze panie nawet płakały, więc widziały. Tym, że ktoś z Polski się nimi interesuje, że tak. Pamięta, że one tam żyją. Tak, bo wrażenie generalnie jest niesamowite. Te wioski nie znajdują się gdzieś tam przy drodze głównej w Kazachstanie, tylko właśnie są rozsiane tak po stepie losowo jakby i często do tych wiosek prowadzi jakaś tam taka wyjeżdżona w stepie po prostu dróżka. Nie wiem, jak to się odbywa zimą, kiedy napada dużo śniegu. Nie wiem, jak się tam transport odbywa. W ogóle wioski prawdopodobnie są odcięte od świata. Z Kazachstanu wjechaliście do? Ponownie do Rosji, tym razem to była już Syberia, czyli ta najbardziej legendarna część Rosji, mi się wydaje. Tak, zaraz za granicą zaczyna się las. Za granicą z Kazachstanem. Za granicą z Kazachstanem. W końcu pierwszy cień. Nie powiedzieliśmy o tym, że w Kazachstanie... Pierwszy las. Pierwszy las od długiego czasu. I pierwszy cień od drzew, ale przede wszystkim nie powiedzieliśmy o tym, że w Kazachstanie było piekielnie gorąco i nie było gdzie się schować, bo ten step po prostu... Trzeba powiedzieć, że w Kazachstanie byliśmy w czerwcu. Praktycznie od 1 do ostatniego czerwca byliśmy w Kazachstanie. Tak, że było bardzo ciężko, ale jest bardzo sucho, także ten klimat można wytrzymać. No i jechaliście w stronę Irkucka. Tak, wjechaliśmy na słynną magistralę, na drogę M53, która prowadzi do Władywostoku. Znaczy, możemy powiedzieć, że na początku naszego pobytu, drugiego pobytu w Rosji, mieliśmy już dość pękających szprych w naszym rowerze, co zaczynało nas powoli mocno irytować, bo już po setce zmienionych szprych ma się dość tych ciągłych napraw i musieliśmy coś z tym zrobić. I postanowiliśmy znaleźć przyczepkę rowerową, żeby przerzucić cały bagaż z roweru, odciążyć rower i wrzucić to na przyczepkę, co nam się udało w Nowosybirsku. Udało nam się kupić produkt, był Sybwielz, czyli Sybirski Wielosipiedny Zawód, czyli lokalna syberyjska myśl techniczna. No i też nie była doskonała. Właśnie takim głównym elementem, w ogóle elementem łączącym nasz rower z przyczepą, był gumowy wąż. Gumowy wąż, dzięki któremu przyczepka tańcowała wokół roweru, tak? Przy zjazdach w dół, ponieważ nie mieliśmy do niej hamulca i gdy my hamowaliśmy, ona się musiała jakoś wytracić prędkość, także... A znowu pod górę... Sprężynował wąż, także to też utrudniało... No oprócz tego kółka były słabej jakości, tak. Już po dwóch dniach szprychy popękały. No ale poradziliście sobie i dojechaliście nad Bajkał. W Bajkale kąpaliście się? Tak, od razu dzień po tym, jak dojechaliśmy do Irkucka, skoczyliśmy nad Bajkał, koniecznie się wykąpać. Bajkał jest rzeczywiście zimny,
jest ogromny, nie widać drugiego brzegu. Bardzo też czysty, można się napić. Tak, ale też chcieliśmy się wykąpać w Bajkale i nie była nam strasznie straszna ta legendarnie zimna woda, bo jesteśmy morsami. Tak. Także w Polsce też zimą się kąpiemy. W Polsce też się zimą kąpiemy. Jeziorka, także Bajkał nie był nam straszny. I Bajkał objechaliście od południa, kierując się w stronę? W stronę Buriacji. W stronę Ulan-Ude, stolicy Buriacji. Generalnie Bajkał, otoczenie jest naprawdę przepiękne. Przypominało mi Alaskę. Przynajmniej nie byliśmy nigdy na Alasce. Nie byliśmy, ale przynajmniej ze zdjęć. Tak, z przystanku Alaska, który nie był kręcony na Lasce. Niesamowite, po prostu przyroda naprawdę, naprawdę ładna. Mnóstwo rzek takich górskich wpływa do Bajkału i właśnie zdarzało się, że właśnie nad takimi górskimi rzekami też się rozbijaliśmy. W Irkucku czekaliśmy na parę podróżników z Polski rowerowych. Tak, a przez przypadek spotkaliśmy Tomka Kwiatkowskiego, Kwiatka. Który także jechał rowerem. Także jechał rowerem i postanowiliśmy się wszyscy zabrać razem. I rzeczywiście pojechaliśmy wspólnie. Ale nie na jednym tandemie. Nie, oni też byli rowerowi. Z Ulan-Ude już zmieniliśmy kierunek na południowy. Bo... Tak, zjechaliśmy z tej magistrali na Władywostok. Tak, tak, zjechaliśmy do Mongolii. No i w tej Mongolii ruszyliśmy na Ulan Bator, do stolicy, gdzie musieliśmy zorganizować wizę do Chin.